Cześć, witajcie na moim kanale. Dla nowych, słuchajcie, zapraszam do subskrypcji. Kto tego jeszcze nie zrobił, przekonacie się, że to Wam czasem może pomóc. A ci, co już mnie znają, no to myślę, nie muszę tłumaczyć, tylko ewentualnie poproszę łapkę w górę. Słuchajcie, dzisiaj jaki poruszymy temat. Jak czasem siedzę gdzieś tam, coś czytam na spokojnie, dręczy mnie temat niedogrzanych silników. Słuchajcie, czy to jest silnik w dieslu, czy to jest silnik w benzynie. No inaczej wiadomo, że to wszystko wygląda. Natomiast generalnie, słuchajcie, zasada jest taka sama. Wszystkie pojazdy mają termostaty po to, by utrzymać temperaturę silnika. Tylko w zależności od tego, jaki jest silnik, taką temperaturę ma utrzymywaną. W dieslu wiadomo, że jest inna jak w benzynie, ale to nie o tym mowa. Słuchajcie, problem jest taki. Jak jeździmy bardzo długi czas z silnikiem niedogrzanym, zaczyna się nam, słuchajcie, odkładać nagar. Zaczyna się gdzieś tam zbierać maść w tych kolektorach, która po prostu nie zostaje wypalona, tylko po prostu zaczyna się gromadzić, bo wiadomo, do wszystkiego potrzebna jest temperatura. No i słuchajcie, chciałem poruszyć temat taki, w jaki sposób można we własnym zakresie, nie napychając się niepotrzebnie początkowo na koszty, wstępnie ustalić, z czego pochodzi problem. Tylko słuchajcie, musimy sobie powiedzieć o pewnych rzeczach. Mianowicie jakich? Słuchajcie, więc tak, każdy, słuchajcie, pojazd, aktualnie z takich już tej drugiej generacji pojazdów, czy trzeciej, zresztą jakbyśmy o generacji nie rozmawiali, słuchajcie, pojazdy z nowszych półki, z nowszej półki, słuchajcie, mają zamontowane dwa termostaty. Samochód mój już znacie, więc nie muszę Wam tłumaczyć. On ma, słuchajcie, zamontowany na przykład termostat tam jeden, o, który dostrzegamy, no, troszkę się rozmazało. Tam siedzi termostat zaraz za opaską. To jest termostat, słuchajcie, mały, tak zwany mały, olejowy. Gdzieś tutaj mamy zamontowany termostat duży, prawda? No i bardzo często, gęsto jest tak, że ktoś ma niedogrzany silnik, więc pierwsze co leci, to leci do sklepu, kupuje termostat, no i zakłada. Robimy w ciemno, co tam nam wystartuje, nie? Natomiast słuchajcie, nie tędy droga. Przede wszystkim ja uważam rzecz taką. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia, jakie mamy objawy i w którym momencie. Przede wszystkim, słuchajcie, zasada działania. Mamy przykładowo, jeżeli się czepimy silnika diesla, słuchajcie, mamy chłodniczkę oleju, mamy chłodniczkę spalin. No i teraz, słuchajcie, to coś działa w dwie strony. Słuchajcie, na przykład chłodniczka spalin, ona wiadomo, że ona ma ochłodzić spaliny, które trafiają do EGR-a. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka? Jak one są gorące? Natomiast w pierwszej fazie ta chłodniczka ma za zadanie w szybszym, krótszym czasie podgrzać nam wodę. A później jak ta woda już jest gorąca, to wiadomo, że wtedy już zaczyna się tylko jako chłodniczka, typowo. Tak samo i słuchajcie, taka sama zasada i rola jest chłodniczki olejowej. Chłodniczka olejowa, no co ma za zadanie? Chłodzić olej. No tak. Tylko słuchajcie, w czym jest różnica? Różnica jest w tym taka, że olej zawsze będzie miał temperaturę wyższą w silniku jak woda. Więc w początkowej fazie silnik będzie uzyskiwał temperaturę wyższą na początku poprzez olej. Czyli dzięki chłodniczce spalin, dzięki chłodniczce oleju silnik szybciej się nagrzewa. Pominąwszy, słuchajcie, kwestię, że pojazd ten na przykład posiada, jak Wam tutaj pokażę, dogrzewacz, który w większości diesel jest montowany w różnych sposobach. Czasem są świece nawet wkręcone w głowice, które grzeją. To jest, słuchajcie, generalnie dogrzewacz, który ma za zadanie podgrzać tą wodę, prawda? Natomiast słuchajcie, bardzo często gęsto jest tak, że mamy problem z temperaturą, ale nie wiemy tak naprawdę, bo nie zwracamy uwagę, kiedy ta temperatura, słuchajcie, jest wytracana czy łapana. Więc tutaj, słuchajcie, gra rolę. Rzecz jaka? Jeżeli, słuchajcie, zatrzymujemy się, nie jedziemy tym samochodem i widzimy, że temperatura nam zaczyna wzrastać, to wtedy wiemy, że mamy problem z temperaturą, słuchajcie, utrzymywaną przez termostat duży. Dlaczego? Główną rolą, słuchajcie, termostatu dużego jest to, by główny obieg wody był monitorowany, czyli temperatura była monitorowana właśnie przez ten duży termostat. Bo rzecz jest, słuchajcie, taka. Wyobraźcie sobie jedną rzecz. Jest wąż gruby, jest wąż cienki. Gdzie łatwiej woda będzie leciała? Tą grubą rurą, czy tą cienką rurą?
No właśnie, tutaj czasem może ktoś od razu odpowiedzieć tą grubą rurą, bo ma lżej. Tak, dokładnie tak. Natomiast jeżeli, słuchajcie, ta rura duża jest otwarta, to w te małe rurki nie trafia woda, czyli ona trafia, ale w mniejszym stopniu, czyli chłodniczka spalin, chłodniczka oleju nie dostaje pełnej temperatury z wody tej, która powinna dostać. I w drugą stronę, nie jest podgrzewana w pełni, bo ten obieg nie jest na tyle duży, bo pompa, mimo że daje obieg wody, to jeżeli całą parą dużego termostatu, tego tutaj leci, leci woda, więc tymi małymi już takie mniejsze ciśnienie płynie. Gdy termostat duży jest zamknięty, wtedy dopiero obieg na tych małych termostatach, słuchajcie, jest większy i zwiększony bynajmniej w większym stopniu. Także trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli my stoimy, słuchajcie, samochodem, nie poruszamy się i nasz silnik nie łapie temperatury, to wiemy, że nasze dogrzewanie silnika, które jest to, które panuje na wyższym ciśnieniu, czyli na cieńszych wężach, jest po prostu w pełni drożne, czyli termostaty są pootwierane, silnik nie ma jak złapać szybszej temperatury. Natomiast słuchajcie, jeżeli ta temperatura jest łapana w dużym stopniu, my widzimy, że samochód odpaliliśmy, temperatura, no ja najłatwiej wiadomo sprawdzić na komputerze, rośnie w górę, ale zaczynamy powoli jechać i ta temperatura jest zbijana, no to wiadomo, że wtedy już niestety, słuchajcie, ta mała chłodniczka, czy jedna, czy druga, nie jest w stanie na tyle podnieść tam temperatury, łącznie z garami, które podgrzewają wodę, dlatego, że duży obieg jest otwartego termostatu i silnik tam te temperatury nie łapie. Natomiast, słuchajcie, rzecz jest jaka. I tu Was niestety zaskoczę. Bardzo często, gęsto, słuchajcie, jest tak, że w pojazdach, o których wiecie, że macie zamontowany termostat duży, termostat mały, macie jeszcze małą niespodziankę, o której mało kto, słuchajcie, zwraca uwagę, bo mało kto sobie robi doktorat. Mówimy tutaj, słuchajcie, o trzecim termostacie. Tak, co ty, gościu, gadasz, trzeci termostat? No i właśnie, dla tych, słuchajcie, niedowiarków, zaraz Wam pokażę, jest coś takiego o różnych nazwach, więc tutaj nie będę przytaczał nazwy prawidłowej, ale generalnie potocznie jest to zwany zawór zwrotny, którym z powrotem ciecz wraca się i robi sobie taki obieg zamknięty. Ale to zaraz do niego dojdziemy. Natomiast słuchajcie, jeszcze jedna rzecz jest jaka. W jaki sposób, słuchajcie, możemy zdiagnozować i szybko sobie sprawdzić termostat? Więc ja Wam już powiem, słuchajcie, mam tutaj przygotowane specjalne narzędzie. O, słuchajcie, to jest to. To jest ten, słuchajcie, nasz słynne narzędzie. Przysłowiowy nasz ścisk. Jak ten ścisk, słuchajcie, działa? Ano działa w ten sposób, że my go ściskając zmniejszamy sobie na przykład objętość czegoś. No i słuchajcie co? Podam Wam głupi przykład. Co możemy zrobić? Takim małym narzędziem możemy, słuchajcie, na przykład, nie wiem czy to będzie widać, założyć to coś. Udało się, no nie może się, do końca nie udało. Założyć takie coś, słuchajcie, na termostat duży, czyli na grubego węża, który wiemy, że to jest duży. Ja w tym momencie sobie delikatnie tam zmniejszę i tak jakbyśmy się, słuchajcie, czepili, może tego nie widać teraz, ale ja po części ścisnąłem węża. Może jeszcze nie w pełni, ale postaram się Wam zaraz to zaprezentować i pokazać. Parę razy poruszamy rączką. Taki gadżecik, słuchajcie, kosztuje kilka złotych. O, i teraz się przyglądnijcie, gdzie to mamy pierwszeństwo, żebyśmy to dojrzeli. Gdzieś tutaj, nie? O. Tak jak widzicie, słuchajcie, nasz wąż został zgnieciony. Czyli nie lecimy do sklepu, nie zapierniczamy po to, żeby kupić termostat, dać komuś zarobić niepotrzebnie, skoro okaże się, że termostat jest dobry. Bo kwestie sprawdzenia termostatu to możecie znaleźć gdzieś tam, więc nie będę poruszał tego tematu. Natomiast ja w tym momencie zmniejszyłem obieg wody na dużym termostacie. I jeżeli w tym momencie ja się samochodem będę poruszał, a temperatura będzie wzrastała sobie powoli mimo mojej jazdy, to ja już wiem, że ten termostat duży u mnie siedzi. Jeżeli puszczę opaskę i przy już wolnej jeździe temperatura zostaje zbijana przez wiatr,
to wtedy wiem, że ten duży obieg robi cały duży problem, bo generalnie musimy zacząć od, wiadomo, dużego obiegu, bo to, co powiedziałem na początku, jak dużą rurą leci woda, to już nie leci niestety małą. No i słuchajcie, ta sama zasada obowiązuje każdego termostatu, więc jeżeli macie samochód dowolny jakikolwiek, naprawdę wykorzystajcie sobie tego typu malutki ścisk, czy idźcie do sąsiada, który się zajmuje stolarką, czy czymkolwiek i ma takie malutkie rzeczy. Możecie sobie takie coś nabyć. Ładnie możecie ścisnąć, klikając. Zmniejszacie sobie tutaj, widzicie, wymiar. Ściskacie jednocześnie węża. No i ktoś zada pytanie, no dobra, ściśniesz węża, no i co, uszkodzisz pompę? Nie, słuchajcie, pompy nie uszkodzimy. Dlaczego? Dlatego, że pompa i tak musi tłoczyć tą wodę, nawet jeżeli termostat jest zamknięty. A my jak widzimy, że temperaturę złapaliśmy, no to najnormalniej w życiu się zatrzymujemy, ściągamy naszą opaskę i jedziemy dalej próbę. Więc jeżeli widzimy, że zdjęliśmy nasz ścisk i temperatura zaczyna spadać, no to już mamy odpowiedź, bez wymiany, słuchajcie, termostatu. Tak samo, słuchajcie, możecie zrobić z malutkim termostatem. Tam jest dojście do tego węża, do tego dokładnie węża, co widzicie, numery. Jest dojście do niego po odkręceniu tutaj tych zaworów. Najnormalniej w życiu wkładacie rękę. No i teraz słuchajcie co, małe akukuj zagadka. Dla tych, którzy wymieniali w silnikach Forda i twierdzili, że te typy tak mają, one się nie dogrzewają, no i generalnie tak jest. Nie, no pewnie tak, słuchajcie. Sprawność takiego silnika, przyjmijmy, że ma 90%, nie? No to wtedy wiadomo, że to ciepło się nie oddaje gdzieś tam niepotrzebnie w wodę, tylko idzie w energię jazdy. Natomiast słuchajcie, niestety tak nie jest. Niestety tak nie jest. Sprawność silnika jest kilkadziesiąt tylko, słuchajcie, procent. Reszta jest tracona tylko w formie ciepła. No i tu Was, słuchajcie, zaskoczę teraz, żeby Wam pokazać malutką rzecz. Akuku. Kto wie, to wie. Kto nie wie, to nie wie. O, tutaj, słuchajcie, to coś, co widzicie przed sobą, to jest, słuchajcie, termostat zwrotny. To coś założone na wężu. Dokładnie tak, o, to tutaj, co było. To, co widzicie tutaj, no co prawda jest to światło kiepskie, jakie jest, ale o, dokładnie to, to jest, słuchajcie, termostat zwrotny mały, który robi taką samą cholerną robotę, jak tamten termostat. No i teraz, słuchajcie, kolejna sprawa. Jak sprawdzić takie ustrojstwo? A no, słuchajcie, bardzo prosto. Bierzemy ścisk, zakładamy na węża, węża zgniatamy, tylko nie po partyzancku, jak ja to zrobiłem teraz. Dlaczego? Dlatego, że musicie ten ścisk sobie najnormalniej w życiu, słuchajcie, powiesić, gdzieś tam zaczepić o coś, że w razie on by Wam podczas jazdy spadł, żebyście go nie zgubili, bo szkoda kilku złotych, nie? Kasa się liczy. Ale w ten sposób, słuchajcie, jeżeli ten ścisk założymy, ograniczymy przepływ termostatu tego zwrotnego, który jest, jednocześnie będziemy wiedzieli na podstawie założonego i ściągniętego, czy różnica temperatury jest, czy nie, i w ten sposób już wiemy, że on siedzi. Może się, słuchajcie, równie dobrze okazać, że takie termostaty macie uszkodzone dwa, no bo siłą rzeczy to już ma lata, więc trochę przeżyło, więc te termostaty trochę razy się już zamykały i otwierały, a tego alkoholu w nich w środku naprawdę nie jest wiele. No, także słuchajcie, jeżeli filmik się komuś przydał, myślę, że na pewno pomogłem w jakiś sposób rozwikłać zagadkę niedogrzanego Forda i tego trzeciego termostatu, który tutaj jest, to słuchajcie, liczę na łapeczkę w górę, jakieś miłe komentarze, jeżeli macie, możecie, to piszcie. No i co, kto nie kliknął jeszcze subskrypcji, zapraszam do subskrybowania kanału. No słuchajcie, ja Wam pokażę, no tak, kurczę, wygląda pojazd, jak już jesteśmy pod nim. Słuchajcie, tak wygląda podłoga, no pominę jakieś tam kwiatki, które widzimy. Ale to jest, słuchajcie, pojazd 2003 roku. Więc jakoś to tam, słuchajcie, wygląda i się trzyma, nie? Wiadomo, jak się dba, to się ma. Ale co to ma dopiero? 580 przejechane, więc jeszcze tragedii nie ma, nie? Także widzicie, skrzynia, cholera, rdzewieje. I to jest mankament, bo nie cieknie, nie? To dobrze, niech rdzewieje. Także słuchajcie, jeszcze raz łapeczka w górę. Pozdrowionka dla wszystkich. Zapraszam na miłe komentarze. Jak możecie, to piszcie. Jakie macie problemy, będziemy się dzielili wspólnie. No i co, jeszcze raz dziękuję za zaufanie i do zobaczenia. Cześć.
powiedziałem, że 2003 rok.